Hejka, cześć, witajcie. No, obiecałam mocny wywiad, więc jest. Dzień dobry, Denis. I na początku proszę tutaj tą panu oddać szacunek, bo tak jak obiecałeś kiedyś, że się spotkamy, tak, tak. Słuchajcie, możemy powiedzieć o tym, że niestety teraz widzowie z tobą na Instagramie się nie spotkają, tak. Ale słuchajcie, Denis do mnie napisał sam, żebym wpadł na wywiad, więc dzisiaj będzie mocna rozmowa. Będzie bardzo mocna rozmowa, niestety mam chwilowego bana, ale zaraz mi go zdejmują, także się nie bójcie. A co dostałeś tego bana? Coś tam wstawiłeś? Coś tam, jakieś relacje, jakieś tam coś reklamowałem i ktoś miał jakieś buldupy i mnie pozgłaszali. No dobra, no ale to na razie tylko tutaj go macie, więc słuchaj, po pierwsze, jak się czujesz teraz po tej pięknej, no ja ci przyznam, to mówiłam poza kamerami, tutaj przyznam, naprawdę pięknym pojedynku, no sam mówiłeś, że może być dyskwalifikacja, więc była, no nie można mieć do ciebie chyba nic za złe. Powiem ci tak, zrobiłem to, co powiedziałem, nie żałuję tego i zrobiłbym to chętnie jeszcze raz, żałuję tylko tego, że zrobiłem to w tej federacji, że narobiłem problem o federacji i cały hejt też spadł na federację, z czego z góry mogę przeprosić, bo to hejt powinien spaść typowo na mnie, a nie na federację, bo federacja oczywiście zakazywała mi tego, że tak nie wolno i tak dalej, no bo to jest federacja goda naśladowania. I po prostu federację mogę za to przeprosić, a ja nie żałuję tego, bo myślę, że każdy by zrobił to samo, co ja. A szczególnie, że... Może opowiem od początku, co? Jak to wyglądało? Dawaj. Była sytuacja, że moja kobieta chciała popełnić samobójstwo, była w szpitalu, przedawkowała i tak dalej. Miała płukanie żołądka, była tam naprawdę tragedia. Tak widzisz, robiłem gęby i jakieś te się patrzą krzywo. No. Przedawkowała, miała, jak to ja mówiłem teraz, miała płukanie żołądka i tak dalej. Nathan i tak dalej, wszyscy o tym wiedzieli, Ferrari wszyscy o tym wiedzieli, Nathan chciał przeprosić moją kobietę i tak dalej, miał przyjechać przeprosić i to miało wtedy zostać ucięte, nie miałem nic mu robić na ulicy i tak dalej, miałem się od tego odciąć, jak przeprosi oczywiście, miał przeprosić Ferrari, miał ku temu, miał być takim mediatorem jakby, że mu się krzywda nie stała. Chciał wyciągnąć rękę, co, miesiąc później mamy konferencję, gość przez którego chciał popełnić dziewczynę samą. Chciał zrobić to jeszcze raz, czyli moim zdaniem, jeśli zrobił to jeszcze raz, to chciał po prostu, żeby się ona zabiła. Takie jest moje zdanie. No bo skoro gość wiedział, że ona chciała popełnić samobójstwo, chciał przeprosić, bo źle się z tym czuł i tak dalej, wiedział, co za to może się stać, no to postanowi zrobić to drugi raz. To czyli na przykład twoim zdaniem, co? No moim zdaniem chciał, żeby sobie coś dziewczyna zrobiła, a to jest dziewczyna niewinna, nie zna jej, nigdy jej nie widziała na oczy, dziewczyna, która nie powinna być wmieszana w te friki, bo jest, no, nigdy nikomu nie zrobiła krzywdy, on powinien być do mnie, a nie do osób postronnych, do mojej rodziny. Ale ja to, wiesz co, mówiłam wiele razy, że to u Tomka czy u innych osób. Ja uważam, że dymy we frikach są, na przykład, wiesz co, Marcin Najman z Bombą, oni robili fajny dym, obrażali siebie. Ja uwielbiam, jak się ludzie obrażają nawzajem, ale nie jak wplątują, nie wiem, mamy, rodziny, siostry i tak dalej, nie? I to jest bardzo słabe. Ale wiesz co, ten hejt trochę nie spadł też przez to, że jednak, no, po tym, jak się stała ta walka, w sensie po zakończeniu walki, federacja od razu zabrała garzę Nathanowi i dała ją tobie. No potem jednak, jak widzieli, że jest przez to hejt, no to wiesz, zmiana była taka, jaka była i ty dostałeś w końcu tą karę, zabrali ci tam z pensji, czy jeszcze nie? Tak, miałem dostać za to, że obrażył moją rodzinę Nathan i tak dalej, to było fajnie, honorowe i tak dalej. Niestety przez tego kopa nie zabrali mu tego, chociaż uważam, no, że powinni za to mu zabrać plus jeszcze minus 20%. A nie, bo wtedy nie miał w ogóle całej garzy dostać, tak? Nie miał dostać całej garzy, więc moim zdaniem nie powinien dostać w ogóle całej garzy, no bo tak jak mówię, ktoś chciał popełnić sam. Ktoś o tym wiedział, ktoś się za to przeprosić, a później zrobi to drugi raz. Czyli moim zdaniem chciał zrobić tej osobie konkretną krzywdę, nie? No ale właśnie tym bardziej, że wy w sumie, to chyba na ważeniu było na tym wywiadzie, wy już tak z Nathanem gdzieś tam mieliście, nie na ważeniu, poczekaj, gdzie to było? Wcześniej na konferencji. Tak, no właśnie, tak. Że już tak był taki luz między wami delikatny, a dopiero potem się, naprawdę była duża eskalacja tego. Tak, dlatego mówię, moim zdaniem już to chodziło w dobrym kierunku, chciałem mu wybaczyć, bo wiedziałem, że chciał przyjść, przeprosić osobiście, Ferrari może to potwierdzić, no ale wiedział, że już nic tu nie ugra na konferencjach później ze mną, że ja się śmieję z niego, z tych wyzwisk i tak spływa to po mnie, więc postanowił uderzyć w moją rodzinę. Moim zdaniem to jest niewybaczalne i takie osoby nie powinny walczyć we frikach. Ja oczywiście, okej, może przesadziłem, nie powinienem kopać, ale to jest takie emocje, myślę, że każdy z nas by zrobił to samo. Dobra, ale wy się będziecie... Przepraszam, mogę pani się skupić na sobie, bo się troszkę stresuje, tak? Słuchaj, ale właśnie, no bo jednak wy się będziecie widzieć na tych konferencjach, na galach, na fejmie, no przypomnij... A poczekaj, jeszcze do końca. Tak? Ja dostałem minus 30% z całej garze. A on dostał z czego też? On dostał tylko minus 20%. No, dostałeś więcej, no wiesz... Wiesz, no oczywiście tak. Stało się, co się stało, no ale moim zdaniem, jeśli powiedzmy twój partner lub powiedzmy, ktoś chce może taką sytuację, twoja córka, twój partner, ktoś by chciał popełnić samobójstwo, ktoś chce przyjść, przeprosić tą osobę i tak dalej i później robi jeszcze to samo, żeby ta osoba jeszcze raz chciała sobie odebrać życie, co ta osoba zrobiła temu facetowi? No dobra, uważasz, no że
Natana jakoś, nie wiem, ogarnie się po tej walce waszej, w sensie, że on zmieni trochę zachowanie, bo wydaje mi się, że absolutnie. I on jednak cały czas chyba brnie w to, żeby gdzieś tam atakować i tak właśnie nakręcać i uderzać w te czułe punkty rywali. Ja uważam, że gdyby Natan miał mój charakter, by potrafił się bić tak, jak ja się biję, to myślę, że on by znęcał się nad wszystkimi słabszymi i tak dalej. I gdyby to był po prostu gość charakterny, to by się znęcał nad każdym, nad osobą, nad każdym. To jest zły człowiek. Takie osoby nie powinny być w ogóle miejsca we free fightach. Dobra, to trochę cię teraz z tym wkurzę, bo nie wiem, czy widziałeś wad Przemysława Salety wczorajszy dla TV reklamy, czy nie słyszałeś? Widziałeś nagłówki? A chuj w niego wbijam wielki, bo on już wiele razy się na mnie sapał, wiele razy szukał jakichś tam potyczek słownych, bo wie, że jest gość nieklikalny, w ogóle nie chce się go oglądać, to jest stary już dziad, nie chce się go oglądać, więc dlatego bije do mnie. A to tak, jest jakaś zaczepka, żeby do frików wejść? A nie wiem, może kurwa ręcznik kiedy nie mi machać, jakby nie chciał do frików, no to się nie nadaje, to Najman mu praktycznie wpierdolił. No, ale no właśnie, wiesz, no pytanie właśnie, po co to robi, nie? No w sensie, okej, pytałem go dziennikarza o opinię, no to gdzieś tam ją wygłasza, ale jednak no są to dlatego, takie... żeby chciał coś zarobić, ale no niestety mu się nie powiedział. No dobra, ale ty masz kolejkę rywali, do których zaraz dalej przyjdziemy. No, szczególnie nie będę się dzielał na starym, nie? Gdybym go kopnął raz, to bym mu złamał tą nogę w pół. Albo w boksie sam. No gdzie, no to on jest naprawdę za słaby, jest. Naprawdę Najman mu n***bał, no to no, dopóki sobie kontuzji nie zrobił. No dobra, ale słuchaj, a zdziwiła cię reakcja, bo to chyba było takie nawet dla mnie szokujące, Instastory twojego taty dzień po tej walce. Tak. Jak ty na to zareagowałeś? Bo to było bardzo miłe. W sensie wreszcie chyba było widać, że okej, no może czyn był taki słaby w walce, w sensie, że kopanie może nie jest jakieś okej, tak ogólnie, ale no jednak widać było, że twój tata jest chyba dumny z ciebie. Tak, no myślę, że tutaj każdy by był dumny, każdy się cieszył ogólnie. Słabe jest to, że po tej walce cała hala, dosłownie tam kilka tysięcy ludzi krzyczało, zajebiście, nie wszyscy mi klaskali po tym kopie na Natana, każdy krzyczał i tak dalej, że go gwizdali, tak, że ma wypalać z tego, żeby już nie walczył w frikach. No ale tam kilka osób już skomentowało po tym, że mu zabierają garze, ta Federacja Fame, że o, co to jest i wszyscy, cała krytyka spada na Fame. I nie rozumiem, dlaczego krytyka spada na Fame, skoro to ja zrobiłem coś złego. Bo chyba spadło się za to, że wiesz, zabrali jemu całą garzę, mimo tego, że ty też zrobiłeś coś nie okej. W sensie on zrobił nie okej i ty też ja nie okej w sensie takim, wiesz, regulaminowym i ogólnie takim, nie? Rozumiem. Ja dostałem karę, on dostał karę i... Czyli dla ludzi jest co? Nie należało mu się? Ludzie co? Czy wasza matka, wasze dziecko by chciało popełnić samobójstwo, byście nie sfaulowali, jakbyście mieli możliwość? Także niech każdy sobie zrobi sam rachunek sumienia, bo jeśli miałbym okazję, zrobiłbym to chętnie jeszcze raz. Dlatego nie chcę brać takich walk z takimi łubami, którzy wchodzą na tematy rodziny, bo ja się wyłączam. Ja w walce się wyłączyłem. Zresztą filmiki są. Jak ktoś będzie chciał, to będzie mógł zobaczyć. Postaram się to wyciągnąć, bo po prostu jak... może od początku powiem całą walkę, bo się kurwa gubię. Spoko. Ta walka wygląda tak, że mnie... Bo wszyscy gadają, że mnie obalił Natan. A on mnie wcale nie obalił, mnie przepchnął i sam się przewrócił, spadł na mordę, na klatę i tak dalej. Tylko, że ja nie miałem, ja powiedzmy, stałem tak w gardzie, zrobiłem nogę do nogi i stałem praktycznie jak na baczność. Dlatego mnie przepchnął, inaczej nie ma możliwości. Tylko, że ja zdążyłem jeszcze wstać na kolano, on jeszcze leżał na glebie i zdążyłem jeszcze ciosa obalić. Także obaliłem ich obydwóch, udało się. No i co, Natan skoczył mi za plecy, zaczął mnie gryźć tutaj po karku i tak dalej i wsadza mi palec w oko. To wszystko jest na kamera, także wszystko będzie widoczne. Jak ktoś będzie chciał, to zobaczy. No i dlatego sfalowałem, nie? Odkąd kiedy mi wsadził palec, oczy z góry był mnie dusił i palec wkładał w oko, no to odcięło mnie definitywnie, nie widziałem, co się dzieje, po prostu odcięło mnie, nawet na wywiadzie gadałem głupoty Uchalińskiego, że myślałem, że lałem tego i tego, po prostu klapki na oczy, nie wiedziałem, co się dzieje, nie myślałem nad niczym, nie pamiętałem nawet tych kopów. Tylko po prostu widziałem, że ich leje, nie widziałem dokładnie, co robiłem, dlatego takie głupoty gadałem u Kanieckiego. Po prostu odkleiło mi się to za wszystkie, na moją rodzinę, za te wszystkie spędzone dni w szpitalu, tutaj z moją dziewczyną i tak dalej, to się opowiem za później drugi raz, to miałem dwie nieprzespane noce przed walką, to jest tragiczne, praktycznie w ogóle nie spałem, źle się czułem, odkleiło mi się, nie pamiętałem nic, dlatego takie głupoty pierdoliłem. Ale czyli to nie jest tak, bo wiesz, właśnie to jest to jeszcze zarzut internautów, że ty czujesz, że tą walkę przegrywasz, więc po prostu celowo wziąłeś i sfaulowałeś. Uważasz, nie, że naprawdę, ale... gdyby ta walka podniosła się do góry, to byłoby po nich? Powiem ci tak, nie wiem, kto uznał to, że mogłem przegrywać, skoro było 15 sekund i w parterze, chociaż tak zrobili 21 czy 22 sekundy, przedłużyli to sędziowie, nie wiem dlaczego, mniejsza w to. Słuchaj, byśmy wstali, to by dostali konkretny wpis. No bo po prostu ja zrobiłem błąd, bo nie spodziewałem się, że Natan ruszy, dlatego chciałem zejść w bok, chciałem iść w ciosa, ale że Natan poszedł, to mnie czołowo zderzył, przewróciłem się, on też się przewrócił, co jedno, gdy mnie obalił, no to spoko mnie obalił, ale on mnie nie obalił, tylko we mnie wbiegł i się sam przewrócił, on waży 105-107 kg, także czuć było tą masę, ale gdybym stał w gardzie, nie byłoby możliwości, że mnie obalił. I słuchaj, on leżał, ale to ja jeszcze zdążyłem wstać na kolano i jeszcze ciosa obalić, gdzie cios obalał Najmana, gdzie cios obalał tego prezesa Fenu i tak dalej. Także udało mi się obalić, jeszcze byłem z góry, później mnie przetoczyli, to słuchaj, cios uderza mi tymi rękoma, to ja po 3 sekundach skapnąłem się, że coś w ogóle mnie puka w tą głowę, nie? To ty w ogóle, słuchaj,
powiem szczerze, jak moja Mija, jak była z 2 lata jeszcze wcześniej, jak była mała i jeszcze tak uderzała czasem, bo wiesz, małe dziecko i tak dalej, to naprawdę moja córka 3-letnia wtedy, jak była, to mocniej kurwa biła niż on. Przysięgam ci, że naprawdę wiele razy potrafiłem dostać od gościa, który waży powiedzmy 50 kilo, 60 na treningu czy coś, jak powiedzmy sparowałem, to pomagałem czy coś w treningu, czy tarcie, no to potrafiłem i też zabolało na przykład, nie? Ale od niego to ja nawet nie wiedziałem, że on mnie bije. Po prostu czuję, że coś dostaje w głowę. On widzę na kamerze, że on napierdala, a ja dopiero po chwili zrobiłem tak, nic nie czułem. Pierwszy raz naprawdę nic nie czułem. To komentarz na bieżąco, bo wczoraj widziałeś, może nie wiem, czy widziałeś, że oglądałeś konferencję Prime'u. Adrian Cios wyzwał do walki Czarka Oleksiejczuka, czyli zawodnika Fenu, który gdzieś był typowany do tego, żeby walczyć w UFC i wezwał go do walki w MMA. Nie, no to jest śmiech na sali. No wiadomo, że on będzie wyzwał wszystkich takich zawodników, ale on takiego zawodnika nie wyjdzie. Chyba, że dadzą mu wypłatę razy 10. No to też jest taki sposób na biznes, nie? Tak. A najlepsze jest to, że to nie ja po walce trzymałem się za oko nie za ucho. On, ale przynajmniej ich nauczyłem charakterności, nie? Nic nie mówiłem, nic nie słyszałem, nic nie powiem, nie? To była taka twoja lekcja, tak? Taka moja lekcja. Czyli spełniłeś te zasady z TikToka, widziałeś? No tak, ktoś ci chyba pokazywał te wszystkie zasady gita. Gitologia, tak. Ale dobra, i co? Nigdy już przenigdy nie weźmiesz walki z nimi? W sensie nawet jeżeli będą proponować, to na razie chociaż sobie dajesz pas na jakieś tam pół roku, rok, czy już w ogóle? Definitywnie nie? Powiem ci tak, jeśli miałbym z nimi wyjść ponownie 2-1, to wyszedłbym, ale już bez konferencji. Okay. No bo nie pozwolę na to, żeby jeszcze raz mi tutaj ubliżano rodzinę i tak dalej, bo można być taki jak ja, można mnie nie lubić i tak dalej, ale nigdy nie będę wjeżdżał komuś na rodzinę. Oczywiście nie porównujcie tych no-name'ów, co piszą do mnie na Instagramie, o, ale będzie wyruchu, ale coś tam, ale jesteś kurwą, twoja dziewczyna, albo twoja matka to jest to, albo twoja córka, to odpisuję, twoja stara to jest to. To jest takie odpisywanie, ale to nie jest publiczne upokarzanie kogoś, nie? No tak, to, co oni robią, to jest po prostu masakra i że ludziom się to podoba, to jest w ogóle masakra, że go jeszcze promują, że go jeszcze lajkują mu to wszystko, to co on robi, propsują i tak dalej, to jest po prostu masakra, nie? Jak można kogoś lubić, jeśli ktoś chce pozbawić życia niewinną osobę, szczególnie dziewczynę. No dobra, a powiedz mi, bo jeszcze, no patrz, był ten konflikt wasz z Ferrarim, potem była banda, teraz mówisz, że Ferrari do ciebie dzwonił, pytanie, co dalej? To nie był konflikt z Ferrarim, to był... To była ustawka? Wypchnięci byliśmy do tego konfliktu, my tego nie chcieliśmy, zapłacili nam bardzo dobre pieniądze, my tego nie chcieliśmy, no i na to poszliśmy i widać było, że to jest, słuchaj, ja nie jestem osobą, która umie udawać. Ja no ale przecież jednak ta wideokonferencja, która była na MMA.pl, była naprawdę taka no, dosyć no, pikantna. Trzy razy ją robiliśmy, trzy razy ją próbowaliśmy. To jest w ogóle, ja powiedziałem ostatni raz, wtedy mówię do tego do Sławka, mówię ostatni raz mnie na coś takiego, bo ja nie będę udawał, ja nie lubię udawać, więc on, ale wtedy mówili, no ale wtedy my nie mamy ci z kim ci walki zrobić, no bo nikt z tobą nie chce wyjść i tak dalej, to tylko jest to. Mówię, ja pierdolę, mówię, zmuszacie mnie do czegoś, przecież ja gościa lubię i tak dalej, on też mnie lubi i musieliśmy to 3 razy próbować, to ja miałem zbał, ja zagadałem sferę na kamerę, to mówię, ktoś to jest chłopiec zbał, mówię, do czego wy mnie zmuszacie? On mówi, dobra, Denis, co sobie zrobimy, gruby hajs, a mówię, dobra, to chuj robimy to, mówię, dobra. I to jest taka, Państwo, wiadomo, to są freak fighty, na które się nakręcacie, obrażacie ludzi, macie teraz... Tak, dlatego mówię, tak samo jak Tazdy wszedł, mówi, no z tym Ferrari, jak ty możesz mu rękę podawać, no ale już tłumaczyłem 1000 razy, że to są freak fighty. Że to był ala konflikt mój z Ferrari, to był jedyny wyjątkowy, gdzie ja dałem się naprawdę zmusić, za dużo powiedziane, że się zgodziłem na to, żeby komuś ubliżać, a kogoś toleruję i lubię. No dobra, a to powiedz mi tak jeszcze, zanim przejdziemy zaraz do Taziego, co z bandą? Ona jeszcze wróci, bo wiesz, i Box Dela na razie nie ma w internecie, ostatnio zmienił opis, jak to na Instagramie. A co napisał teraz? Nie, no teraz jakieś tam, nie wiem, kropelkę krwi, kieliszek czy coś tam, no nie wiem, nie interpretuję tego, ale pytanie, ty masz z nimi jakiś kontakt, z nim, z Zonym, z Ferrari? No z Ferrari mówię, że tak. I co, czy banda jeszcze będzie? Bo gdzieś ostatnio Arkadiusz Tańcula wrzucił jakiegoś lika, że podobno miała być w ogóle Sylwester z bandą. Sylwester z bandą? No. Nie wiem, skąd on ma te, kurwa, te, to mieliśmy dużo pomysłów, więc może to był jeden ze 100 pomysłów, a wiadomo, jak 1000 pomysłów jest, to może nie dojść do niczego, znając tutaj ten świat biznesu i tak dalej, tych trików, nie? No. Zobaczymy, no jest taki zamysł, ale to dopiero po tej walce, która się odbędzie mojej. Ale czyli co, banda to nie jest już skończony projekt i wy macie jeszcze jakiś tam kontakt? To nic nie jest skończone, także na spokojnie, niech każdy tutaj powyprostuje swoje sprawy. I zobaczymy, kto będzie w tej bandzie, czy może nowy projekt, czy coś innego. Na pewno coś będziemy działać w tym kierunku, czy będziemy na kiku i tak dalej. No zobaczymy, na pewno coś z Ferrari tam planujemy zrobić, nie konkretnego. Ale tylko z Ferrari, czy jeszcze Box Dela do tego dołączycie? No bo tu chyba Box Dela jest największa właśnie, wiesz, no, na pewno tutaj chyba. Wszyscy muszą poprostować swoje sprawy, żeby było okej. Okay. Dopóki nie będzie poprostowanych spraw, no to no wiadomo, że tutaj nic się nie będzie działo więcej, nie? Dobra, to teraz przechodzimy, bo mówisz o tym ustawionym konflikcie z Ferrarim, a ludzie ostatnio, wypłynął chyba filmik u Taziego, widziałeś to, znaczy widziałeś, tak. No byłeś przy tym, no to wiesz, o co chodzi. Chodzi mi o sytuację, w której Tazy schodził chyba mogę po swojej walce. Mogę ci opowiedzieć to od A do Z. Opowiedz to widzom, jak to wyglądało, bo ludzie mówią, że to jest kolejny ustawiony konflikt.
To jest tak, jak mówiłem, Sfera nie był jedyny wyjątkowy, nigdy się więcej nie dam przekupić na to i żałuję bardzo tego, bo nie fajnie. Dobra, zaczęło się tak, miałem awanturę z Tazim, Tazi twierdzi, że mnie przekopał, a mnie nie kopnął w ogóle ani raz, tylko mnie uderzył raz tutaj i to jeszcze tak lekko jak dziewczynka uderzył. A przecierkę miałeś, no to trzeba mu oddać. Oczywiście, przecierkę miałem, no uderzył mnie z kosek, no jak bym ci zajebał z kosy, też byś miał przecierkę. Nie, dziękuję, nie spróbuję, wierzę. No, bo mnie kobiet nie bije, chyba że chcą, to jest różnica. No, także co, miałem przecierkę, lekko napuchnięte, ja mu otwarty, on mi zacisnął pięści, zdziwiłem się. No i co, no ochrona mi wyłączyła ręce, jemu nie, no to mógł sobie poatakować i on twierdzi, że mnie przekopał, no to jak mnie przekopał, to dzwoniłem do niego, powiedział, że daje słowo honoru, że wychodzimy na solówkę i tak dalej. Może nie powinienem, bo duże pieniądze mieliśmy do zarobienia 2 tygodnie, 3 tygodnie, czy miesiąc później, nieważne. Dzwoniłem, on mówi, dobra, Denis, wychodzimy. Nie, zadzwoniłem, mówię, dawaj, kurwa, chodź, wychodź na tą solówkę. Nie? On mówi, dobra, zaraz. On mówi, dobra, to wyślij mi adres, gdzie mam podjechać, to przyjadę sami, walimy solówkę honorową. On mówi, dobra, zaraz ci Denisek wyślę, nie? Spoko, czekam, nie odpisuję, mówię, dzwoni, co jest? Dobra, Denisek, na spokojnie, po co się teraz? On mówi, co kurwa, po co na spokojnie, dawaj, wychodzimy na solówkę i tak dalej. On mówi, nie, to teraz coś tam, no my Denisek, Denisek, na spokojnie, w klatetce się spotkamy. A mówię, to chodź, wyjdziemy chociaż pogadać, wiesz, o to chodzi, tak w kit, nie? Że chociażby się z nami pogadać, mówię, to chociaż do tego kebaba wyjść i tak dalej, pogadamy na kamerach, bo już byłem taki przypomniony, żebym go w tym kebabie rozpierdolił. Mówię, nie chciałem się z niego. Mówię, to ci mówię, obiecuję ci, że przyjdę, nic ci nie zrobię. On, Denis, ale obiecujesz? A mówię, to ci chłopie, przysięgam ci na wszystko, że ci kurwa nic nie zrobię, to chociaż wyjść, pogadamy. On, dobra, dobra, to przyjdę, nie? Tylko na pewno obiecujesz? I tak 3 razy mówię, co za kurwa ciota jebana. Tak chuja pali i tak się rzuca, a za kamerami mówi taka potulna dziewczynka się z niego. I słuchaj, i dzwonię, nie odbiera, napisał mi, słuchaj, Pasternak mi zabroni wychodzić. A mówię, no to nie, no poszedł się rozjebać do kurwa szefa federacji, mówię, że chcę mu wdolić, mówię, to zapała bita, nie? No i słuchaj, no i po czasie tak mi mówił Denisek, no to mówię, kurwa, zeszło mi to ciśnienie, osrał się solówki, to mówię, chuj, fryki frykami, to zmierzymy się w klatce, nie? Jest sytuacja, później przechodzi obok mnie z kolegami i z ochroną, mówi, nagrywa live'a i na tym, na konferencji mówi, dobra, idziemy, bo jeszcze bad boy mi coś tam zrobi, nie? A ja tak się zaśmiałem i poszedłem, nie? No i później dzień przed walką, jesteśmy na tym, sędzia Jarosz, przed sędzią Jaroszem, zbieramy się na 15-10 osób, tam była ta pani, co tam prowadziła, Kuba był i tak dalej, no i były dziewczyny i faceci, tak co walczyli, no i siedzimy, no i tam Tazi ostatnio przyszedł, nie? A ja sobie jadłem te wafle ryżowe, nie? No i sobie jem i wiesz, i ja tak jak jem, to jest takie osobą, tak zostałem wychowany, że trzeba się dzielić, nie? Więc zapytałem wszystkich, czy wszystkich ogół zapytałem, czy ktoś chce, nie? Po prostu ktoś chce, nie? Z grzeczności, z kultury i tak dalej. I każdy, nie, dziękuję, fajnie, ale dziękuję. A Tazy, no ja bym chciał, nie? Mówię, słuchaj, nie lubię cię, ale kurwa masz, ja jedzenia nigdy nie będę żydził komuś, bo nie muszę cię lubić, ale masz, weź sobie, nie? Zachowałem się moim zdaniem okej, bo kurwa co by było takiego, że ktoś chce, a ja mu nie dam, to źle bym się z tym bardzo czuł, mogę go nie lubić, ale jedzenie zawsze bym dał i tak dalej. No trzeba się dzielić, tak? Pan Bóg kazał się dzielić, pamiętajcie. I co? Możesz z tego zrobić kolejną zasadę gita. No dokładnie. Pan będzie się klikać. I ten, i mu daje, on mówi, nie, dzięki. O, zdziwiłem się. Ja mówię, słuchaj, ja cię lubisz, kurwa, nie musimy się lubić, ale on mówi, jedzenia się nie będę żyć. On, o, szacun, nie? I skończyło się. No, normalna relacja, już nie było konfliktu i tak dalej. A teraz patrzę i później po walce jakieś, on schodzi, idzie Alberto, jeszcze tam wampir i tak schodzą, każdy zajechany schodzi i się do mnie uśmiecha, jak on ma Tazy. Się do mnie uśmiecha, ja się do niego uśmiecham. Zaczęli gadać Alberto z Tazem, że choć walczymy. A mówię, Alberto, się nie wpierdalaj. Mówię, tak grzecznie oczywiście, bo ja Alberto bardzo lubię. Mówię, się nie wpierdalaj, ja byłem pierwszy, kurwa, ja pierwszy go rozpierdolę, później co możesz ty, nie? I tak coś takiego, nie chcę skłamać, nie? A wszyscy zaczęli się śmiać, no i Alberto z nim się skumali i powiedzieli, że to my zawalczymy razem, a wygrany z tobą. Ja mówię, dobra, nie ma problemu, na razie. Tak to wyglądało. A ten teraz chodzi, że ja się przymilam, że jestem, że on mnie przekopał, że jestem taki i taki. Kurwa, ja jestem, skoro ktoś jem, to się podzielę z każdym. Już czy kogoś nie lubię i tak dalej. On nie skrzywdził mojej rodziny, nic nie zrobił. Mieliśmy lekką awanturę, bitkę. Dlaczego nie miałbym mu dać jedzenia? To nie jest jakiś kurwa, jakaś konfitura, że mógł go całe życie. Ale za to, że ta frajerzyna teraz chodzi i gada, że jestem taki sraki, że się przymilam i tak dalej, że jestem taki potulnym misiaczkiem, że mnie przekopało i tak dalej, to chuj kurwa w mordę, teraz przysięgam ci, że gdzie cię niekolwiek będę ruro widział, będę z tobą jechał, bo ja wyciągam rękę, kurwa, wyciągam rękę, w sensie ja się z nim nie godzę, ale wyciągam, chcę go czymś poczęstować, a on teraz gada, że go częstuje, że jestem jakiś, przymilam się, że się go boję, kurwa, czy coś. Teraz nie będę z tą kurwą jechał, teraz naprawdę, gdzie go nie będę spotykał, będę go gnał. Ja nie lubię takich ludzi. Naprawdę nienawidzę takich ludzi, nie? No to co, to będzie właśnie kolejny rywal, no bo gdzieś tam chyba pewnie możemy spodziewać się na kolejnych galach fejmu. Mam taką nadzieję, bo widzę, że się
Taka mała rozcho zaczęła, jedzie z każdym, jakieś ma tutaj gadki do moich kolegów, że jak smakuje, jak to się czuje skutecznie w mordzie. Takie rzeczy to sobie możesz tam u siebie na patologii robić, frajerze. Także jak mnie spotkasz, na pewno pożałujesz tych słów, nie? I już nie będzie to pierdolenie, nie będzie ze wchodzenia w dupę. Także już się nie poczęstuję niczym nigdy, bo na takie rury, na takie coś nie zasługują, nie? Także naprawdę żałuję to, że mam dobre serce dla takich ludzi, że chcę być normalny, chcę się dzielić z kimś i tak dalej, bo kurwa zawsze będzie kurwą. I tyle. Później takie kurwa właśnie, jak on właśnie, jak ten tazy wykorzystują to swoją dobroć, że chcesz go czymś poczęstować, to on później chodzi, że ten Denis jest kurwa pizda, bo chciał mnie poczęstować, on taki pocieszny i się boi, taki misiaczek. Co to kurwa zagadki są, frajer. Ale uważasz, że on weźmie z tobą tą walkę? No bo jednak wiesz, no, jest to duża różnica wagi, a teraz syn ma tą walkę z Kasią, no to już też będzie mocna walka. Mówił, że on chce zrobić sobie przerwę i dopiero po nowym roku wrócić. Bo jest to obstranie, on się boi mojej walki i ucieka przed walką, także moim zdaniem jest obstrany i nie weźmie. Chociaż Fame jest na takim... W sumie tak, on jest marionetką Fejmu, on jest marionetką Prime'u, ale bardziej teraz marionetką Fejmu. Jak Pasternak mówi mu, idziesz i się bijesz, to Tazę zapierdala i się bije. Dobra. On ma tam chuja do gadania. A pytanie, co z tobą, bo pytanie, co z tobą, bo Denis Labryga powiedział podobne słowo o tobie. No może trochę bardziej, wiesz, kulturalnie, ale powiedział, że ty też jesteś wydygany i że uciekasz przed nim i tak dalej. Więc pytanie, kiedy twoja walka z Denisem Labrygą wreszcie? Jak zasłuży. Powiedziałem, Labryga dostanie walkę jak zasłuży, kiedy mi się zachce, wtedy się będzie bił. Tak samo było. Co musi zrobić? Musi zasłużyć, musi, nie wiem, coś wymyślę, no to wtedy dostanie tą walkę. Tak samo wielki był. Buła to niech się szykuje, bo no zaraz wrócimy do Buły. No co z Labrygą? Słuchaj, on zawsze krzyczy. Była możliwość raz walki, no ale niestety, stety, cieszę się, przyszedłem do Fejmu, czuję się tutaj dobrze. I co? No i musimy czekać na tą walkę. Musi zasłużyć. Kiedy będę gotowy, to wtedy powiem. Na razie mam, chcę walkę z Tazim, później z kimś innym i tak jak mówiłem, po nowym roku Labryga. A z kimś innym to kto? Masz już kogoś na celowniku? No bo może właśnie rewanż z Diego. Ostatnio widzisz ten jednak protest złożony i odrzucony, więc może tak. Teraz Diego będzie chciał znowu jakąś kolejne fajne wyzwanie, żeby udowodnić, że... Chciałbym go sprać, dlatego że tak, miał teraz... Kto wygrał? Pasternak wygrał, tak. No ale tam gadali, że bardziej remisowo. Ja zremisowałem z Diego, zremisowałem z Pasternakiem. No z Diego przegrałeś oficjalnie. Oficjalnie to ogóle, gdybym złożył protest, to bym wygrał. Nie wiedziałem wtedy, że może jakieś protesty składać, bo ja się nigdy na tym nie znałem i tak dalej. Ale tutaj dużo osób mówiło, że ja wtedy przegrałem 2-1. Także 2-1 mógł sędzia na mnie, to bym ja wygrał 2-1, także wiesz. No zobaczymy, chciałbym z niego, ale tak jak on mówił, że soccer kiki na głowę, tak jak Nathanosa w pysk, tak będzie możliwe kopać legalnie, także jestem jak najbardziej otwarty. Dobra, to muszę cię o to zapytać, bo sobie teraz powiedziałeś o tych soccer kickach i zasadach. No. Trener Okliński, i powiedz mi, czy to jest prawda, czy ty naprawdę powiedziałeś, że ty chcesz jednominutowe rundy? Bo on coś jakoś tak się śmiał, że gdzieś tak w żartach coś tam było, że jednominutowe rundy. Nie wiem, czy to odnośnie walki z Pasternakiem, czy o co chodziło. Pasternak jest zawodnikiem MMA, a ja jestem zawodnikiem K1, który tam z boku sobie robi po cichu tam MMA, zapasy, partie i tak dalej, tam na spokojnie. No. Po nowym roku wyjedziemy. Maj, wtedy, kiedy będę kurwa chciał, nie wtedy, kiedy będą mi kurwa mówić, jak Labryga. O, jeszcze ci powiem ciekawostkę. Labryga jak będzie, Labryga chce się bić na MMA, tak czy nie? No bo tak mówi. Więc jak on chce się ze mną bić MMA, to niech się ciągnie, ja wybieram formułę. Jakby chciał w K1, to pewnie byśmy mieli się w MMA. Ja się nie będę bił w tej formule, w jakiej on sobie życzy. Bo ma gówno do gadania, jest nikim tutaj. No ale prawda jest taka, że MMA, no to i ty nie masz dużego doświadczenia, on ma trochę większe doświadczenie. Ale to on chce. Gdyby on chciał w K1, to ja bym wtedy wziął MMA. Rozumiesz, o co chodzi? Ja nie będę szedł na jego warunkach, bo go nie lubię. Ale umówmy się, wasza walka w każdej formule będzie naprawdę bardzo ciekawa. Oczywiście, te konferencje będą grube z nim, nie? Będę z nim taki jechał, że to w ogóle nie do powiedzenia. Tak samo z Bułą. Na Bułę mam takie kwity, że w ogóle to jest ogólnie zwykły kondon, nie? Jak ja wam przedstawię, jaki to jest kondon, nie? Jak to jest taka kondonia policyjna, to jest po prostu masakra, nie? Naprawdę, słuchajcie, mam takie informacje na niego, nie? Że po prostu on będzie skończony. On już jest skończony. Tak, on skończony już jest nawet, kurwa, w tym. Tam, gdzie za jakiś czas może trafić. Ale to nie są te informacje od Boxdala, które gdzieś tam Boxdal mówił, że też coś tam ma, co może wpłynąć na przyszłość Buły? A to ja nie wiem, co tam no, może... Nie interesuje mnie tam sprawy, co tam oni mają. Ja mnie interesują moje sprawy, co ja mam z tym z Wielkim Bułą. Jakiś czas temu jakiś chłop dostał od niego. Także czekam, aż wjedzie na puchę. Buła, szykuj się, jak wjedziesz na puchę, to wiesz, co z tobą będzie. To Bule grozi teraz więzienie? Nie wiem, czy mu grozi więzienie, ale ja tylko mówię, że jak wjedzie na puchę, to będzie frajerem, niezwykłym frajerem, będzie kurwa zamiatał i sprzątał kurwa cele. Wow. No to dzieje się ciekawe w tych frikach, naprawdę. Dzieje się ciekawe, w złą stronę skręcił, także konsekwencje będą miały miejsce
tam, gdzie trafi, po drugiej stronie. Nie będę się wypowiadał, jak mówię, na temat kryminału się nie wypowiadam, ale jak trafi, to on już zna swoje miejsce w szeregu, będzie zwykłym frajerem, który będzie zamiatał, kurwa, kible. No ale to była, teraz mówił, że jednak gdzieś tam odbił od frików i ma swoje biznesy, ale takie chyba, no, że ma biznesy, ciekawe. Była, takie, wiesz, ta, fajne, nie? Ta, była ma całe życie biznesy, że później nie potrafi oddawać pieniędzy chłopakom z miasta. I tonął w długach. Takie są jego, kurwa, biznesy, że kurwa za długi robi, a nie kurwa biznesy, jego biznesy. Ty. Jak on ryczy, jak po mojej walce, on 15 relacji na Instagrama wstawiło mnie. 15 relacji, on jest jakiś chory psychicznie na mojej osobie. Chory psychicznie. No może w końcu chcesz, żeby gdzieś tam ta walka doszła do skutku, bo no mówię chcę, ci, no, no bo on nigdy nie dostanie takich, on nigdy nie dostanie, słuchaj, to ja, ja powinienem teraz, chcieć rewanż, no, tak? No, tak? No a to on chce tego rewanżu, on wygrał, on chce rewanżu, rozumiesz? No ale, no, wiesz, no słuchaj, umówmy się, no tamta walka na pewno nie była taką walką, no, jaką no, ludzie to oczekiwali. Nie była w ogóle, no, walka, więc, to nie no była w ogóle walka, to nie była w ogóle walka, ale spokojnie, na Grubego przyjdzie czas i na Grubego przyjdzie na pewno szybciej czas niż na tego Labrygę, myślę. Tak myślałem. Dobra, ale poczekaj, bo słuchaj, bo właśnie jeszcze skończymy ten temat tej jednominutowej rundy, to jest prawda? Ty chciałeś tą jednominutową rundę? Nie, ja już powiem tak. Ja z Pasternakiem wiem, jak gdyby dotrwało do końca trzeciej rundy, wiem, że bym wygrał, ale dali remis, chociaż chuj to dobra jest remis. No. On chce się bić w MMA, bez zasad i tak dalej, a że on jest dobrym parterowcem, więc ja wiem, żeby na tle rund on by mnie wymęczył. On by mnie wymęczył i nie, w tym momencie nie jestem, nie wiem, ale wydaje mi się, że w tym momencie jeszcze to nie jest czas mój na walkę z Pasternakiem, może za rok, jak będę tak trenował, jak teraz trenuję, to za rok. Mówię obiektywnie. Przewrócić go, to pierwszą rundę bym przy nim przeleżał i tak dalej. Wiadomo, nie dźwignię bym mu nie założył, no bo jest kotem. Tak samo by go nie udusił, no ale jak on chce się bić teraz MMA i tak dalej, bez owijek, na gołe pięści i tak dalej, pride, wszystko dozwolone, kopy, łokcie, wszystko na ziemi, stąpę tak na tego na tanka, no to mogę się bić, ale po minucie runda. Ale to jest jebane, możemy zrobić 10 rund po minucie i co? Ale no to wiesz, coś nawet nie zdążysz tak naprawdę wgrać w walkę, w no sensie nie, no, w rundę. Ja w niego wbiegam i go rozpalam od razu. To jak ja, słuchaj, jak ja będę wiedział, że ja mam minutę czasu na rundę, nie, to czy ja się w niego wpalam, się go nie puszczam, go zagryzę, go kurwa i go skopię. Normalnie bym go skopał. Słuchaj, obojętnie, dasz mi teraz z kimś walkę, dasz mi teraz tu, położysz mi tu Labrygę, bułę, nie? Rozpierdam bułę w minutę, odpoczywam chwilę i rozpierdam w minutę Labrygę. Obojętnie, ja przez minutę jestem nie do rozjebania. Przez minutę wpadam w szał i nikt nie da rady, ci mówię. Robisz mi teraz walkę z kimś na gołe pięści, nie? Przez minutę, w klatce małej, to wpadam się, rozpierdam i jestem nie do rozpierdolenia. Ja przez minutę na ulicy, no nie ma opcji, żeby ktoś ze mną wygrał, nie? Mhm. Jak ja wpadnę w swoją furię, to jak znasz kogoś, to jak znasz z mojego, to zapytać się, ja nie myślę, ja po prostu, nieważne, nie ma możliwości. No a ten też wtedy, wiesz, wyskakuje najbardziej, no to no, wtedy nie, jest... ja przez minutę jestem najgroźniejszy, wiesz, jakbym wiedział, że walki po minutę czy po dwie, no to nie ma możliwości, żeby ktoś ze mną wygrał. To słuchajcie, ja mam pomysł. A tylko no, mówię o walkę na tym, na Pasternakiem. Z Labrygą i z Bułą normalnie robimy, ale nie? Trzy, a jakby zrobić na przykład właśnie z Labrygą i z Bułą, żeby wchodzili na zmianę po minucie? No to jak najbardziej, no możemy to zrobić. O kurwa, jak najbardziej. Tylko, że mała klatka, nie? Mała klatka, nie? No, żeby nie było, że mała klatka, ta, no jak tak, to się nazywa? Rzymska, nie, no, rzymska. Trochę większa niż rzymska, no bo rzymska jest 3x3, no to wiesz, jakby was tam wrzucić, no to ale nie, no to będą przychodzić, nie? Przecież ale ciasno trochę, no, ja wejdę, no przecież wiesz. Nie, no właśnie, o to chodzi, żeby była noga w nogę, żebyśmy się bili. Zobaczymy, kto przez tą minutę pokaże większy charakter i kto padnie. Okej, okay, racja. Mała klatka, wchodzi Labryga na minutę, zobaczymy, kto jest mocniejszy. Słuchaj, któryś pójdzie na nogę, on pójdzie na wiatraki, ja pójdę na wiatraki i zobaczymy, kto będzie mocniejszy, tak samo z Bułą. I zobaczycie, że ich rozpierdolę. Przysięgam wam, że mam ich zabije. No dobra, a powiedz mi, tylko Fame, czy jeszcze Cloud wchodzi w grę? Bo no, Cloud nie, nie ma niby być w lutym, ale nie wiadomo, czy to już nie jest taki Fame, ale pod Cloud, w sensie Cloud, ale bardzo pod Fame. Mówię, ja jestem osobą lojalną, Pasternak zachowuje się wobec mojej osoby bardzo dobrze, honorowo. Wiem, że odjebałem, dlatego przeprosiłem tu Federację Fame, że odjebałem. Nie chciałem tego zrobić, nie zrobiłem tego specjalnie, żeby hejt na nich przeszedł, po prostu klapki na oczy, nie widziałem co, zresztą mnie na tam pierwsze sfaulował palce w oko i gryzieniem, więc było 1-1 praktycznie. Ja honorowo będę walczył dla Fejmu, mnie nikt nigdy nie przekupi. Ja jestem sobą taką lojalną, ja nie lubię kurestwa i tyle. No to też nie jest trochę tak, że właśnie po tym, jak wam kazali ustawić ten konflikt z Ferrarim, to trochę gdzieś tam jednak ci się pogorszyły relacje z włodarzami? Bo to chyba właśnie od tego nie, czasu no jakoś... Co? Nie, pogorszyły mi się, bo zrobili kurestki numer, właśnie taki kurestki numer jak Nathan. W zmowie, zmowa tam była i mi się czegoś nie podoba wyciąganie tematów rodzin. A no tak, bo to było racja. No. Tak, to było po tym i dostałem dowody na to, że maczali w tym kurwa palce i mi się to nie podoba. Dobra, jak mówimy o dowodach, to właśnie powiedziałeś o tym, ja też o to chciałam zapytać. Wczoraj na konferencję Prime'u do Bartka podszedł były policjant
i były zawodnik UFC Piotr Kalman. Tak, policjan Kondon. Kondon, dokładnie. Ale... On wyglądał z mordy jak taki kurwa żul. On żul nawet nie potrafił się wypowiedzieć. Ten kolega mu powiedział, że nie chce z nim walczyć, a ten ty prowilniaku, ty, i już zaczął się jąkać. To zwykły łeb. Ale gdzieś tam ludzie gdzieś tam jednak go chcieli. Nie, on był w tym. Gdzieś tam jeszcze w wojsku był jakimś tam, więc dlatego go bili, dlatego tak wyglądał. Jak taki typowy zajechany menel. Naprawdę jak taki menel, no naprawdę on wygląda jak menel. Pokazać ci kurwa jego mordę? Ja widziałam go, no. Wiesz, ja nawet z nim trenowałam w sumie. Myślę, że tam on chyba schlany przylas. Schlany, nie wiem. Nie, to akurat wezmę. Czemu ma taki ryj, kurwa? Nie, wezmę go w obronę, bo to wiesz, on był też moim trenerem przez jakiś czas. No. On tak zachowuje się normalnie. Z psami, kurwa, gadasz? Słuchajcie, na tym kończymy ten wywiad. Ale to tylko przez chwilę parter. Ten kąt nie się ciągnie. Jak chcę dostać pys, to zapraszam, możemy zrobić walkę, a na moich warunków nie jakiś kurwa psiarskich warunkach tam jego. Nie będę się z psem kurwa turlał. No myślę, że nawet wagowo byłoby bez sensu, bo jednak no, i on chyba ile waży, z 80? No dlatego będziemy się bić na moich warunkach, ja się kąt policyjny chce bić. Jestem jak najbardziej otwarty. Chcę konferencję, to będę go kurwa pluł tam, gdzie jest jego miejsce i tyle. Ale wiesz, że te konferencje to będą naprawdę złoto i to będzie już złoto, zobaczę, taki właśnie zobaczę, inny wymiar złota. Zobaczę, co z nim zrobię na konferencji, nie? Byłoby bicie? Tylko, słuchaj, no pierwszy, muszę przegadać z Fejmem, muszę usiąść, co mogę, co nie mogę, bo kurwa, wiesz, nie chcę mieć kar finansowych, 30% mi ujeb***, to jest tak dużo, że ja p***olę. I nowe mieszkanie poszło. Plany mi trochę pokrzyżą. No tak, no 30% to jest takie jedno mieszkanie, no to ujeb***, mi jedno mieszkanie. No ale. Tak jak tutaj mówię jeszcze raz, hejt nie powinien przejść na Fejm, tylko hejt powinien przejść na mnie. Ale zastanówcie się, że jak wasza córka, czy wasz syn, czy wasza kobieta, czy wasz mąż, ktoś by chciał popełnić samobójstwo przez jakąś osobę i dwa razy, to ciekawe, czy by się nie skrzywili tej osobie jak ja. Czy by się po prostu powiedzieli, a dobra, chciał popełnić samobójstwo, a dobra, pewnie on nie chciał, a to są friki, to się nie liczy, nie? Tak byście na pewno zareagowali, kurwa. Tak jest was charakterne. A ja bym jeszcze raz mógł, to bym go tam na chętnie bym go zdusił, żeby już nie wstał. Z tym pytaniem od Denisa was zostawiam i chyba dlatego, na tym... A jeszcze raz, ja wolę walczyć nawet z takim Bułą, czy z Labrygą, czy z Diego, czy z Parkę, czy z tym śmieciem Tazim, bo wiem, że te osoby na rodzinę by nie wjechały i wiem, że walka by mogła potrwać do końca, a jak mam złe emocje, takie jak kurwa, szmatan i tak dalej, jak te śmiecie z ciosem, no to ja nie panuję nad sobą i po prostu no, może dojść do kalectwa, nie? A ja nie chcę. Czyli co, Fejm w grudniu, Tazę ewentualnie możliwe? Może? No nie, no to obstraniec, na pewno nie będzie się bić w grudniu, więc niech się ciągnie, ale chociaż mam nadzieję, że Pastrana go namówi, ktoś tam mu dołoży parę groszy i dziwka przyjdzie się bić. No dobra, ale jak nie będzie tego Taziego? On nie będzie chciał albo go nie namówią, weźmiesz tego Labrygę teraz na grudzień? Nie, ja mówiłem, Labryga wtedy będzie, kiedy będzie się zachce. Ja tak jak mówiłem, po nowym roku. Okay. Teraz mocno cisnę zapasy. A nie, bo ja zapomniałem, że Femmar się z nim nie będę bił. Także na spokojnie, jak mi się zachce, to się pobijemy. Mam jeszcze kontrakt na 4 walki w przyszłym roku, także prędzej mi się wydaje, że to będzie, bo już tak jak mówiłem tutaj, ostatnio już nie mogę się doczekać Labrygi lub Buły, więc Labryga lub Buła, luty lub marzec, nie? Aha. Także teraz grudzień nie, ale później luty, następny Fejm, to jak najbardziej jestem otwarty, Labryga lub Buła. Ale chyba Buła wolałbym pierwszego, bo tam jest honor mam do odratowania. I trzeba troszeczkę poniżyć tą kurwę grubą. Dobra, a ty rozważasz jeszcze tylko ostatnie pytanie, pójście do Prime'u, żeby zobaczyć właśnie z Halmanem, czy nie za bardzo? Kto jest Halman? No, z tym policjantem. A, z tym psem? Nie, i słuchaj, Federacja Fejm mnie nie puści, ja nawet nie będę wnioskował o to, żeby mnie puściła. Mam kontrakt dobry podpisany, chyba że Pasternak by sam powiedział, Denis, idź tam zawalcz, no to oczywiście, że pójdę, ale ja sam nie wychodzę z taką inicjatywą, no bo... Słuchaj, oni mnie budują, oni mi robią zasięgi, dają mi zarobić, więc bym się z tym źle czuł, jakbym sam im zaproponował. A szczególnie, gdyby się zachowywali wobec w moim kierunku źle, to bym poszedł. Mam dobre propozycje, mam też propozycje walki za granicą i tak dalej, za dużo większe pieniądze niż tutaj, ale ja taki jestem, że no, jak ktoś się tam do mnie nie... Jak Fejm się do mnie zachowuje z szacunkiem i z honorem, więc ja do niej też się zachowuję z szacunkiem i honorem, nie zrobi niczego, żeby im wbić szpilę czy coś, jak na przykład Nathan, nie? Nathan jedzie na federację grubo, ciśnie z nimi, mówi, taką relację, ja do tej śmieciowej federacji Fejm coś takiego, bardzo ją brzydko pocisnął, pojechał z federacją, ja sobie przyjdę, kiedy będzie mi się chciało, przyjdę, to będę godzinę spóźniony nawet. Kurwa, jak to jest, masz federację, a jakiś szczur, jakiś śmieć ciśnie ci, że on ma wyjebaną, sobie nie przychodzi, o której będzie chciał. Wiadomo, ma swoje tam, że jak to się mówi, kurwa. Performance, kreacja. Tak, tak ma swoje kreacje, ale no troszeczkę szacunku do federacji, która go karmi. Bez której nie mógłby żyć praktycznie. No bo gdzie, no co on by zrobił? On by do pracy poszedł, to by go tam kurwa skopali. Poszedłby na kanera, to by go kurwa pluli tam.
poszedłby pracować do McDonalda, to by go tam kurwa tymi cheeseburgerami rzucali, no bo nikt nie szanuje takiej dziwki. No ale zobacz, jak to jest. On... No on za granicę by musiał wyjechać. No ale zobacz, mówię, zobacz, tak w tych frikach ile już ma taką kreację? Z rok? No, mniej więcej rok. Tak, ale ta kreacja się w końcu skończy. Ta kreacja się w końcu skończy, on tylko jest na tym, słuchaj, ja ci mogę wziąć każdego, mojego zaraz tutaj kolegę, powiem mu, słuchaj, weź jedź z każdym, wyzywaj każdego, wyzywaj mu rodzinę to i zaraz będziesz miał 30 walk. Ale po co? Po co takie nie, osoby ale w ogóle? Mi chodzi, że jednak no, nic mu, dużo było takich, że a, ktoś go dojedzie, a jednak no, cały czas on ma jakąś taką bańkę bezpieczeństwa. Teraz chyba była tylko sytuacja w hotelu w Łodzi, że gdzieś tam ktoś po niego, ten, to musiała ochrona po niego jechać swoim. Musiała po niego ochrona jechać, bo się bał idiota wyjść kurwa z tego, z basenu, czy tam z jacuzzi, z sauny, w saunie był, nie? No właśnie wyjść z sauny, frajer. Także no co, no on się całe życie będzie musiał za siebie oglądać. Życie jest długie, wiele osób go nie lubi, wiele osób chciało go skrzywdzić, ja od tego umywam ręce. Ja tam się odwdzięczyłem w klatce, trochę za lekko, trudno, ale dużo osób na niego poluje. No dobra, kończymy chyba. Życie. Każdy pisze swoje scenariusze. Ja za siebie się nie muszę oglądać, nigdy nie będę musiał. On będzie musiał całe życie. Ale karma wraca ze strojoną siłą na pewno. Także czyńcie dobro. Czyńcie dobro, bo zło wraca. Kolejna gitologia, dzięki bardzo. Nara. Uwielbiam te wywiady z tobą.